16 niesamowitych seedów do Minecraft 1.18. Piękne kotliny, cudownie rozmieszczone wioski, olbrzymie cave'y to rzeczy, które charakteryzują naszą nową aktualizację, więc szkoda byłoby, abyście stracili szansę zagrania na jednym z nich. W tym momencie możecie zostawić łapę w górę, bo próg na ten odcinek to 10 tysięcy i przyszykuję dla was kolejną 16. To dopiero pierwszy seed odcinka, a już wygląda potężnie. Pierwszy seed jest wręcz idealny na start. Spytacie dlaczego? Te wspaniałe góry w 1.18 mają to do siebie, że żelaza nie będziemy musieli długo szukać, a wręcz mamy je na wyciągnięcie ręki. Tylko musicie uważać na ten posterunek pillagerów, który od tak sobie jest na ponad 200 kratce wysokości. A po drugiej stronie góry, jakbyście byli zainteresowani, znajdziecie zakopane ruiny portalu. A wszystko to w otoczeniu biomów takich jak sawanna czy dżungla. Byliśmy w górach, to może teraz w dół. Zaczyna się niepozornie, ale musicie jedno zapamiętać. Jak widzicie tego typu dziury, to miejcie się na baczności, bo kryją się tam takie rzeczy. Odkryty mineshaft w 1.18 stanie się dla was już codziennością, a jak już wjeżdżacie do takiego cave'a, to miejcie oczy i uszy szeroko otwarte. Oczy, bo spotkacie dużo diamentów, a uszy, bo nigdy nie wiesz, kiedy ogór cię zaskoczy. Ogólnie, to kolejny seed nie jest jakoś niezwykle zaskakujący, ale tylko na pierwszy rzut oka. No okej, znajdziemy tutaj dość atrakcyjne połączenie seedów. Mesa, ocean, rzeki, piramida, sporo tego tutaj. Z drugiej strony, odrobina dżungli i kopalnia z całkowicie odkrytym spawnerem i dwoma skrzynkami. Ale to nie jest dla mnie ważne, bo ja chcę wam pokazać coś innego. Przepiękną, pustynną wysepkę w kształcie rybki. To jest dopiero kozak, co? Spośród oglądających subuje mnie dalej mniej niż połowa, więc miło byłoby, jakbyś zostawił w tym momencie suba, jak ostatnie 20 osób, które w tym momencie widzisz. No ale dobra, wracamy do seedów. Nie bez powodu wspominałem, że w tym odcinku obejrzycie wspaniałe minecraftowe krajobrazy, bo ten seed zdecydowanie do nich należy. Tylko musimy się dostać nieco wyżej. Może kogoś zainteresuje morskie oko w Minecrafcie, bo z tym właśnie kojarzy mi się ten przepiękny krajobraz. Szczerze, jest to chyba jeden z najpiękniejszych seedów, jakie kiedykolwiek widziałem w Minecrafcie. Ale to nie wszystko, co kryje ten przepiękny seed, bo kolejną rzeczą jest wioska tuż obok, która znacząco ułatwi nam solidne osiedlenie się tutaj, tak jak portal położony nieco dalej. A z jeszcze innej strony kolejne dwie tym razem wioski i o ile ta pierwsza nie jest jakaś niesamowita, tak wioska w sumie już numer 3 na tle tych gór jest co najmniej piękna. Ale dobra, nie ma co was zanudzać jednym seedem, lecimy dalej. A jeśli poprzedni seed wam nie siadł i wolelibyście coś podobnego, ale nieco inaczej skonstruowanego, to ten powinien wam podpasować. Dlaczego? Bo zamiast wiosek poza górami, posiadamy jedną wewnątrz. Można powiedzieć, że to takie morskie oko, ale bez morskiego oka, które według mnie jest równie atrakcyjne. A jeśli macie już dość tych śnieżnych szczytów i w ogóle śniegu, to mam dla was coś innego. No dobra, przez chwilę niestety będziecie musieli znieść odrobinę śniegu, ale jak już traficie do celu, to będziecie zadowoleni. Bo to kolejny seed, w którym wioska osadzona jest w naprawdę pięknej kotlinie, robiącej piorunujące wręcz wrażenie. Jeśli mam tutaj wśród was świrów budowlanych, to myślę, że to zdecydowanie coś dla was. W jednym z poprzednich seedów pokazywałem wam, jak pokręcone potrafią być cave'y i mineshafty w nich, a ten pokazuje to jeszcze lepiej. Szczerze, to poprzednia kopalnia to był taki mineshafcik, bo ten, który macie okazję teraz oglądać, jest co najmniej przeogromny. Mam wrażenie, że wszystko tutaj jest totalnie przeogromne. Zdecydowanie teraz mogę stwierdzić, że Minecraft 1.18 zaskakuje mnie totalnie gabarytami. A jeśli mamy tu jakichkolwiek fanów Grincha, a może nawet nie samego Grincha, a krajobrazu z tamtego filmu, to mam coś podobnego dla was. Musicie przyznać, że ta góra wygląda wręcz łudząco podobnie. Ale wiadomo, nie samymi górami człowiek żyje, więc jak wam się znudzi na górze, to zawsze możecie wpaść do cave'a po kilka diaksów. Na kilof na pewno wam wystarczy. Ale tych kraterów, czy jak to wcześniej powiedziałem, kotlin nam się tutaj namnożyło. Ale musicie przyznać, że wyglądają na tyle spektakularnie, że aż szkoda ich wam nie pokazywać. W sumie to w tym momencie widzicie morskie oko w V2. I serio, jeśli macie ziomka budowlańca minecraftowego, to wydaje mi się, że koniecznie musi zobaczyć ten odcinek, bo będzie miał srogie pole do popisu. Tutaj lodowe szczyty przeobrażają nam się w zielony teren z wydrożonym głębokim jeziorem. Ale to nie wszystko, co kryje ten seed, bo niedaleko znajdziecie też wioskę osadzoną na wzgórzu, klify i wiele, wiele więcej. Nic tylko się tam osiedlić.
Jestem też ciekaw, który seed z dzisiejszego odcinka podoba wam się najbardziej, więc śmiało możecie pisać w komentarzach. Na moment odejdziemy od krajobrazowego przepychu i zajmiemy się czymś niebywale obszernym, a mowa tutaj o największej, jaką w życiu widziałem, wyspie grzybowej. Nie sprawdzałem, szczerze nie sprawdzałem, ale śmiało stwierdzam, że jest to srogo ponad 1000 kratek długości, co jak na tego typu wyspy to naprawdę solidny wynik. W ramach dodatku pod samą wyspą znajduje się spory cave, ale co tam się dzieje i co tam znajdziecie, musicie już sprawdzić sami. Kojarzycie wyspy piratów z filmów? Tam zawsze była albo otwarta zatoka, albo taki właśnie klimatyczny cave, który macie teraz przed sobą. Z pewnością będziecie w stanie zdziałać tam jakieś cuda, bo cave sam w sobie jest totalnie przekozacki. Znajdziecie tam spore, bujne jaskinie, mineshaft, a wśród tej całej lawy i kilka diaksów się znajdzie. Kolejny przepiękny seed z kilkoma dodatkami. Tym razem w naszej kotlinie, oprócz wioski, w niedalekiej odległości znajduje się również posterunek pillagerów. Sama wioska jest bardzo atrakcyjnie rozmieszczona na wzgórzu, szczytów, które nas otaczają, jest naprawdę sporo, a co ciekawe, seed działa zarówno na Javie, jak i na Bedrocku, więc wszyscy powinni być zadowoleni. Ostatni piracki seed mógł komuś nie siąść i totalnie to rozumiem. Dlatego też mam dla was coś w podobnym stylu, ale stricte dżunglowe. Nieco inaczej uformowane, ze zwiększoną ilością kobla i solidną, atrakcyjną dżunglą osadzoną właśnie na klifie. No wille jak ta lala będziecie w stanie tutaj odpierdzielić. Wystarczy pomysł i odrobina chęci. Ale dobra, nie samymi górami człowiek żyje. Nie każdy przepada za górzystymi biomami w Minecrafcie, ale bardziej przepada za czymś na wzór górzystych wysp. Przykładowo mi niesamowicie latające wyspy, a to jest coś właśnie na ten wzór. Tutaj sawanną jest cała wyspa. Tak samo jak cała wyspa jest jedną wielką górą, u szczytu której wręcz w chmurach znajduje się kilka mniejszych latających wysepek. Jakby tego było mało, od strony dżungli na jej skraju znajdziemy świątynię, a całkowicie z drugiej strony całkiem ładną wioskę osadzoną na wodzie. A który z was potrzebuje wielkiej zatoki? Nie ma problemu, znajdzie się i to. Przepiękna, masywna zatoka z solidnymi klifami w towarzystwie kilku biomów, takich jak las, sawanna czy nawet mesa. Nawet znajdzie się pierwszy wrak, który nie wyrobił z sumowaniem łajby. Ja wiem, widzowie, że ja się zachwycam tym wszystkim jak jakiś bobas, ale naprawdę, każdy z tych biomów robi na mnie piorunujące wrażenie. Były już w tym odcinku wioski na wzgórzach, nie jedna, nie dwie, ale nie takie. Zdecydowanie jest to najprawdziwsza i najatrakcyjniejsza wioska na wzgórzu tego odcinka. Szeroko rozłożona, wręcz pokrywająca całe wzgórze wioska, położona jest wśród innych szczytów. Z atrakcyjniejszych znajdziemy jeszcze cave ze sporą ilością stalagmitów i stalaktytów, jednak to ta wioska robi tutaj największą robotę. To by było na tyle. Pamiętajcie, łapka w górę, subach, najlepszym seedzie odcinka według was w komentarzu. Słyszymy się w następnych odcinkach. Mówił Jamis Jakub. Na razie. Cześć.